Najlepiej zapowiadające się horrory, bardzo proszę. Przygotowałem dla Was aż 12 propozycji. Na początek wcielmy się w rolę opiekuna zoo. Brzmi dobrze, nic bardziej mylnego. Grający bardzo szybko zrozumie, że znalazł wyjątkowo nietypową robotę. Niektóre zwierzęta są bowiem zakażone. Z materiałów promocyjnych wynika również, że mamy do czynienia nie tylko ze straszakiem lecz Także symulatorem. Do naszych zadań będzie więc należeć opieka, przygotowanie odpowiedniej diety czy sprzątanie zagród, no i ratowanie zmutowanych mieszkańców ZO. Muszę przyznać, że sam pomysł wydaje się nieszablonowy. Nie pamiętam kiedy ostatnio widziałem horror związany z ZO. Co mnie martwi, twórcy postawili na imersyjną grafikę, która ostatnio cieszy się sporą popularnością tak zwana bodicam, no i brak polskiej. Wersji językowej. No i dokładnej daty premiery nie znamy. Co dalej? A little Nightmares 3. Warto tutaj wyraźnie podkreślić, że trzecia odsłona stawia na tryb kooperacji, dlatego możemy zagrać z kolegą lub drugą połową. Na szczęście twórcy pomyśleli także o takich samotnikach jak ja. Rozgrywka będzie więc możliwa w trybie dla pojedynczego gracza z towarzyszem sterowanym przez sztuczną inteligencję. Chociaż, w mojej ocenie, zabawa najlepsza będzie z żywym sprzymierzeńcem. Jeśli chodzi zaś o fabułę, gracz będzie śledzić losy dzieciaków o imieniu Low i Alon. Szczerze, nie mogę się doczekać. W mojej ocenie, no co by nie mówić, to jedna z najciekawszych serii dla fanów horrorów. Minusy? Premiera dopiero w 2025 roku. Przyszła pora na pierwszy polski akcent: Silent Hill to Remake. Z jednej strony ucieszyłem się na wieści o odświeżeniu jednego z najlepszych straszaków wszech czasów. Z drugiej strony zniechęciły mnie pierwsze materiały promocyjne i autorzy tego odświeżenia. Trudne zadanie przypadło bowiem dobrze znanej nam firmie Bluebird Team. Utalentowanych deweloperów lubię, ale nie uważam za najlepszych na świecie Do tej pory wydali kilka fajnych gier, ale nic poza tym Dodatkowo z materiałów promocyjnych wynika, że postawiono na wiele zmian względem materiału źródłowego Nie mówię tutaj o jednej z postaci, która znacząco przebrała na wadze Mam tutaj na myśli przede wszystkim drobne detale Możecie je zobaczyć przede wszystkim na licznych materiałach porównujących stare z nowym i szczerze, preferuję bardziej wersję z 2001 roku. Na domiar złego, pierwsze zwiastuny unikały przez długi czas ujawnienia daty premiery oraz przedstawiały słabsze elementy gry. Mam na myśli głównie starcie z przeciwnikami, które, no, tyłka nie urywały. Pomyślałem przez chwilę, że Konami mogło zbyt skromnie sypnąć złotem lub po prostu polska ekipa poległa przy pracy. Na całe szczęście dłuższy materiał, który... Teraz oglądacie, nieco rozjaśnił pochmurne myśli. Czy wydam aż 300 zł 8 października 2024 roku? Raczej nie, ale z pewnością będę śledzić losy klasyka w nowych szatach. Kolejna produkcja stoi pod wielkim znakiem zapytania, ponieważ do tej pory deweloperze ze studia Team Cloud opublikowali kilka nadwyraz klimatycznych oraz intrygujących materiałów ze swojej gry. No, i na tym sprawa się skończyła. W sieci natrafiłem nawet na film, który w tytule filmu pyta, czy il jest prawdziwe, czy może to po prostu fake. Obawiam się, że raczej ta druga propozycja jest w tym wypadku trafna. Oficjalne konta społecznościowe firmy w dużej mierze milczą. Wyjątkiem jest profil na Facebooku, na którym pojawiła się oficjalna informacja. Nie jest ona jednak specjalnie obfita w szczegóły. Podobno problemem są umowy, które nie pozwalają szeptać w sprawie nowości. Na domiar złego, ekipa zbiera pieniądze na Patreonie. A kojarzycie raczej przykład gry The Day Before? No właśnie. Jeśli chcielibyście osobny materiał na temat tej gry, dajcie znać w komentarzu. A na teraz? Cóż, polecałbym wykreślić omawianą produkcję ze swojej listy. Mam jednak wielką nadzieję, że się mylę i koniec końców Will zagramy. Po co by nie mówić? Prezentuje się ta gra, przynajmniej na zwykłych materiałach, na zwykłych renderach, rewelacyjnie. Wielką, powtarzam, wielką niespodzianką była dla mnie zapowiedź gry The Casting of Frank Stone z uniwersum sieciowej gry akcji Dead by Daylight. Za produkcję odpowiada studio, które fani grozy powinni bardzo dobrze kojarzyć ze względu na hitę ze stajni The Dark Pictures. Anfologii. Zwiastun przedstawia takie sytuacje, że aż dziwne, iż nowy projekt nie wpisuje się w tę znaną serię. Grubka znajomych trafia do złego miejsca. Podejmowane podczas rozgrywki decyzje mają wpływ na losy bohaterów. Kinowa grafika stawia na śliczne animacje. Nie brzmi znajomo? Raczej brzmi. W ogólnym rozrachunku, może i nie jest to coś nadzwyczajnie wybitnego. Ale wspomniany zwiastun po prostu przypadł mi do gustu. Być może niektórzy zjedzą mnie za to zdanie, które zaraz powiem, ale wyczuwałem w tym materiale mroczne wibracje serialu Stranger Things. Dla mnie obłęd. Następnie kontynuacja, której za żadne skarby świata nie spodziewałem się zobaczyć, The Sun King City 2 to survivalowy horror. Jego akcja rozgrywa się w nadprzyrodzonej wersji Stanów Zjednoczonych z lat 20. XX wieku. W mojej ocenie największą zaletą gry może okazać się nawiązanie do twórczości Mistrza Grozy pana Lovecrafta. Co ważne, na rynku podobnych gier jest jak na lekarstwo, więc tym bardziej cieszą mnie prace nad dwójką. Jak przystało na Survival, możemy liczyć na zarządzanie ekwipunkiem, zagadki, ukryte skarby. Co jeszcze? Deweloperzy postawili na silnik Unreal Engine 5. Pozostaje więc czekać na konkretny materiał z gry i oficjalną datę premiery. Powrót do korzeni to raczej przesadne określenie, ponieważ Until Dawn nie jest aż tak stare. Mimo wszystko, kilka lat na rynku robi oczywiście wrażenie. Czy to jednak wystarczający argument, aby tworzyć remake? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Wam. Grafika faktycznie skoczy na nowy poziom, ale to nie powinno nikogo dziwić, ponieważ zagramy na konsoli PlayStation 5. Oznacza to bowiem przejście na zupełnie nową generację względem poprzedniej konsoli Sony. Z ciekawych wieści warto również wymienić dostęp na PC. Materiały promocyjne oczywiście podkreślają filmowość produkcji, natomiast opisy wspominają o udoskonaleniu mechanik gry. Szkoda, że twórcy nie podali dokładnej daty premiery. Wiemy jedynie tyle, iż nastąpi jeszcze w tym roku. Kolejna pozycja trafiła do tej listy rzutem na taśmę, ponieważ zaprezentowano ją w chwili, gdy tworzyłem tę właśnie listę. A Quiet Place znają przede wszystkim ci, którzy lubią przesiadywać w kinie. Filmowa produkcja przykuła uwagę fanów z całego świata przez zabawę dźwiękiem. Nazwa zobowiązuje. Jaka będzie więc to gra? Trudno powiedzieć, ponieważ w sieci nie ma zbyt wielu informacji na jej temat. Wiemy jedynie, że produkcja zadebiutuje na konsoli PlayStation 5. Zwiastun nie zdradził zbyt wiele, ale okazał się dosyć klimatycznym wstępem. Natomiast promocyjne grafiki, które z łatwością znajdziecie w sieci, prezentują się całkiem, całkiem. Pozostaje jedynie czekać na kolejne informacje i fragment rozgrywki. Na moim kanale pojawiło się zaledwie kilka serii. Z horrorów, a jedna z nich opowiadała o dziecku porwanym przez szaleńca. Co ważne, zaprojektowały ją polskie studio. Nie mogłem więc pozostać obojętnym na kontynuację, nawet jeśli pierwsza część cieszy się mieszanymi opiniami do dzisiaj. Od Don't Be Afraid tu oczekuję przede wszystkim dłuższej rozgrywki, równie przyjemnych zagadek i kilku zakończeń. Z tą ostatnią sprawą może być pewien zgrzyt, ponieważ opis wskazuje. Jedynie dwa unikalne finały. Mam jednak ogromną nadzieję, że pojawi się coś ukrytego w formie niespodzianki. No i dobrze byłoby, aby tym razem twórcy postawili na inne modele potworów, ponieważ jeden z nich pracował także w innych miejscach. Mówię tu oczywiście o pierwszej części. Na całe szczęście, pierwsze materiały przedstawiają się całkiem przyzwoicie. Najbardziej cieszy mnie ładniejsza i bardziej szczegółowa szata graficzna. Z całą pewnością tytuł będę mieć na uwadze. Pora na najkreatywniejszego przeciwnika. Dev Reliefs pozwoli wcielić się w rolę uciekiniera, który próbuje zbiec od uwaga asteckiego boga. Obowiązkowo muszę tutaj podkreślić, że mamy do czynienia tutaj z projektem sztucznej inteligencji, która przywodzi na myśl tę z gry obcy izolacja. Po zabieganiu zajmiemy się również rozwiązywaniem zagadek i eksploracją. Jeśli chodzi zaś o fabułę, wcielimy się w rolę Adriana. Biedak próbuje ratować swoją matkę przed poświęceniem jej wspomnianemu przeciwnikowi. Jak to mówią, dla rodzicielki wszystko. Muszę przyznać, że fajnie będzie poznać historię Azteków i odkryć ich tajemnice. Za produkcją przemawiają też liczne przedmioty, które okażą się niebywałą pomocą podczas rozgrywki. Minusy: brak polskiej wersji i premiera dopiero w trzecim kwartale bieżącego roku. Miałem swego rodzaju zagwostkę, ponieważ nie wiedziałem do końca, czy powinienem Olsztyn umieścić na swojej liście, ponieważ znacząco odbiega od pozostałych produkcji. Mimo, że gra faktycznie jest psychologicznym survivalem, przypomina również tytuł Niezależny, w której fabuła gra pierwsze skrzypce. Do tego należy dorzucić nietypowe ujęcie kamery, ręczną pikselową grafikę z dynamicznym oświetleniem i fantastyczne udźwiękowienie z naciskiem na polskie głosy. Tak po mówiąc, polski tytuł aż kipi od nawiązywania do polskiej kultury specyficznych sytuacji czy żartów. Ba! Na samo miejsce akcji rozgrywa się w małej i ustronnej miejscowości pod Olsztynem. Opowieść stawia na przerażającą historię i zaginięcie przyjaciela. Premiera ma się odbyć jeszcze w tym roku, więc pozostaje cierpliwie czekać. Na koniec zostawiłem definicję horroru. Pneumata pozwoli wcielić się w rolę detektywa, który będzie badać miejsca morderstw i oczywiście zbierać istotne poszlaki. Do tego należy doliczyć strzelanie z broni palnej i podnoszenie różnych przedmiotów. Materiały promocyjne zdają się również podkreślać inspirację znaną na cały świat serią Resident Evil. Moją wagę przykłada głównie rzeczywista grafika, która z całą pewnością pozwoli lepiej poczuć mroczną atmosferę. Martwi mnie jedynie zaprezentowana rozgrywka, bo strzelanie zdaje się nieco sztuczne. No i te spadki klatek podczas walk. Nie będę wcale zdziwiony, jeśli optymalizacja będzie równie potworna co różnego rodzaju. Monstra. Obym się jednak mylił. Premiera podobno jeszcze w tym roku. No i to już jest koniec mojej listy. Jeżeli czegoś zabrakło, no to liczę oczywiście na Wasze komentarze. Dajcie znać, co pominąłem, albo po prostu co powinno się tutaj znaleźć. Tyle ode mnie trzymajcie się i do następnego.